odległość od tego pieńka do najbliższego drzewa to jest 3,80 niemal. Od tego dębu do tamtego, niezależnie, nawet tutaj większy przejazd. Na tym to mamy 3,90. Dąb największy, który był. Och, tu w ogóle nie ma najbliższego drzewa. To jest, uwaga, uwaga, 4,30. Podobnie od tego dębu, który sobie tutaj ładnie rósł. Ponad 4 metry. Tak samo tu był piękny dąb. Odległość mamy do drzewa około 2,90. No ale przeszkadzał. Tak samo i ten dąb. Tu mamy odległość do 2,88. A popatrzcie Państwo, co się dzieje tutaj. Tu mamy odległość od drzewka do drzewka, od dębu, który się ostał, do dębu, który się ostał. Uwaga, uwaga. Nie było. Do tego dębu. I mamy odległość 2,21. I sprzętem ciężkim, ciągnikiem C330 przejechano. Podobnie tutaj. Dąbek się ostał. Podobnie mamy odległość. Mamy odległość. Oj, błąd pomiaru. 2,20. I jak widać, jeszcze na ślady sprzętu ciężkiego przejechał ten ślad. Tam nie mógł przejechać. No faktycznie, rzeczywiście nie mógł. Tutaj te brzozy. Komu przeszkadzały, to też ciężko powiedzieć, ale trudno. Brzoza to brzoza. No i tam kawałek lasu państwowego, na szczęście. Jak to się dzieje, proszę Państwa, że między tu, między tymi dębami udało się przejechać na odległości 2 m 20 cm, a tam na odległościach niemal 4 metrów nie dało się przejechać. Zastanawiające, to istne. Zaiste zastanawiające.